Całkiem. Zajrzyj pod spód. Nic nie widać, jak zwykle. Tutaj wleźć chyba nie mogę, ale mogę tu. Chyba. I mogę. Dobra, to zbliżamy się do terminalu B. I nawet widzę go. Ha. Teraz tylko pytanie, jak do niego tam wleźć. Może jest jakiś backdoor? No i jest backdoor! No i to mi się podoba. Tylko wy musicie stąd, panowie, odejść, bo mi bardzo przeszkadzacie. Wręcz bym powiedział, że niesamowicie. I powiedzcie mi później jeszcze, jak ładnie, ładną ścieżkę po cichutku znaleźć do terminalu A. Ej, czy oni naprawdę mają zamiar tutaj stać cały czas? Zaraz, bo nie mam na nich widoku. Ej, oni przy tym terminalu stoją cały czas. Czy oni się zbugowali? To jest niemożliwe. Oni się chyba zbugowali. No, ja bym się zastanowił, co to było. Dobra, kamera przylepna. I teraz tak. Likwidacja gotowa, tak? Oni mi ewidentnie tutaj przeszkadzają. Został jeszcze jeden terminal. Nie wiem gdzie. Nie wiem, jak się do niego dostać. Ale spróbujemy. Przeładujmy. Tutaj raczej kapa. Ale tu mamy jakieś, patrzcie. Cyku, cyku. Nie wiem, gdzie to może mnie zaprowadzić. A, słabe miejsce. Schwytaj! Kogoś mogę schwytać. Fuck. Samochodzik. Pan samochodzik. O, niedobrze. Pan samochodzik tutaj jedzie. Nie. Pojechał gdzie indziej. Okej. Terminal A. W tamtą stronę. I tu jeszcze na dodatek jest, kurde, kamera. No więcej tutaj nie mogło być niefajnych rzeczy. No przyjdź, sprawdź, co tu się dzieje. Chodź. Chodź. Ja go sobie tutaj wezmę. Staram się go tutaj gdzieś ściągnąć na bok. Żeby go nikt nie zauważył. Chociaż nie, tutaj też mogę go zauważyć. Pam. Do kolegów go podrzucę. O! Dobry pomysł. Trochę już odcinek nam się przedłuża. Ale mamy tutaj misję do zrobienia. A jeszcze mi się gra nie zapisała. Lezie znowu ten robocik. Ja nie wiem, jak przed tym robocikiem się będę mógł tutaj osłonić. Oż ty wpierona. To robocik mnie widzi. Ty mendo. Robocika w takim razie trzeba chyba, kurde, odstrzelić i tyle. Będzie po problemie.
pistolet z tłumnikiem. Skręcaj. No dron online, offline, przepraszam. Ej, zaraz, na to nie wpadłem. Kurde, patrzcie ile można zaoszczędzić na tym, jak się ładnie wyeksploruje tutaj teren. Mhm. I wysłał kolejnego drona. Okej. Niech i tak będzie, let it be. Ten dronik sobie tutaj zaraz przejedzie. Co prawda mogłem ich nie kłopotać tym, że rozwalałem tamtego drona. Oż ty! No, nie ma takiego patrzenia na mnie. Jednego mam schwytać, a drugiego mam co? Aha, gdzie ja muszę schwytać? A ten jest zakłócacz zakłócający kupek. No. To sprawdź, stary. Naprawdę nie chcesz sprawdzić, co to było? No chodź! Jezus Maria, ile mam cię wołać? Ło, było blisko. Było blisko. Zakłócaczu wstrętny. Idź sobie. No i co? I ostatnia rzecz, jaką mamy tutaj zrobić tak naprawdę. Ej, czemu nie mogę wejść? O. Yeah. No i się udało. Tylko teraz nie mam pojęcia, w którą stronę mam iść. Zamknijmy, żeby się nikt nie ten. Eksploracja. No nie mówcie, że to tak ładnie bym mógł sobie tutaj wleźć i nie musiałbym ich tutaj... Nieźle. Nie powiem, że nie. 31 metrów w tamtą stronę. I z kolei tutaj mam jeszcze jeden inny otwór wentylacyjny. Kurde. Tu można tak ładnie się ten... Tu można tak ładnie się zabunkrować. Teraz dopiero jak człowiek tak trochę posiedzi w tych lokacjach, to rzeczywiście jest taka spokojniutko opcja. Tylko wypadałoby zrobić tak, żeby jeszcze tutaj uciec. Aha. Zamknę, żeby się nie ten. Ja mam gdzieś tutaj iść, bo chyba na niższy poziom muszę zejść, tak? 14 metrów w tamtą stronę. O, pięknie! Ha! Jak trafiłem! Po nitce do kłębka. Wszystko pozamykane, odcięci. Freeze! Hold it right there. Why isn't air circulating? Do you copy? Ventilation is offline. Don't give me problems, give me solutions. Give me an update on the hostages. Now. We both know that you will give us what we want. I'm not giving you access. You could destroy America. Start a world war. But I'm not interested in wars. I'm after the only weapon that matters anymore.
information. Just relax, relax. It's not your decision to make. The only thing you have to choose is how much it hurts before you do what you're asked. Screw you. We've got someone in the bunker. He's special forces. Take the ring finger. No, 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 no! You are very tenacious. Where's Fisher? Right behind you. You gonna take me hostage in the war room? Communicating with your team. What'd you take me for? Hold him still. I was never one for subdermal radios. Too invasive. I have your colleague, Mr. Fisher. Leave us to our work, and I'll see that he lives. Bring him. Fisher will never leave him behind. Get the hostages ready to move. Brother, we're bringing the hostages to the tunnel. Oh, God. Oh, please help me. What is wrong with you? He's going to bleed to death. Pass me that tourniquet. Go to work on the other hand. No! 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 Please! Please stop! He will stop when you want him to. Or he will take those fingers, he will take your toes, he will take your teeth! I'll give you what you want. You could have saved yourself a hand. Now transfer the files. Don't, you can't! I'm so sorry. Go. You have not thought this one through. You won't risk shooting him. Why? Because you're gonna kill him? We both know you don't have that in you. Skorzystaj z piątej wolności? Jakiej piątej wolności? No! You're taking us to your plane. Get him up. This is Majid Sadiq, leader of the men in control of the bunker at Site F. We are exiting with our hostages. They will be released if we are allowed to leave safely. Any aggression on your part will result in executions. Give them to me. Careful. There are snipers out there just waiting for you to make a stupid mistake.
know you can't respond, Sam. But if they leave Denver, it's all over. Stop him any way you can. I want a full sweep of the plane when we get there. Uratuj Briggsa. Jakim cudem? Keep moving. Watch your backs. Dobra. Ale zaraz. Zaraz. O, za późno. Sorry. I know you can't respond, Sam. Raz. Denver, it's all over. Raz. Dwa. I want a full sweep of the plane when we get there. Co jest? Execute anyone on board. Keep moving. Watch your backs. No ej, no chciałem naciskać E do jasnej cholery. Kurna, chciałem zrobić szybką likwidację. Nie wiem, czy w tym momencie mam załadowaną. Te znaczniki są tak idiotyczne czasami. Nie tam tego, a tego i tego. Dobra, tylko bym chciał mieć blisko jakąś tą. Jakąś osłonę. Dobra, koniec. Dobra. Gdzie jest Briggs? Mam go. Sam, Briggs is down. Sadiq's making a run for it. Go, get Sadiq. You're bleeding out. Finish the job, Sam. I co teraz? Podobna sytuacja, co? Tylko że w odwrotną stronę. Naboje, naprawdę. Aby zajść Sadika w, od tyłu, tak? A gdzie jest Sadik w tym momencie? Kurna, oni najeżdżają na mnie tymi... Oho. Dobra, gdzie jest Sadik? Bo ja go nie mam oznaczonego w tym momencie. Sadik. Gdzie on polazł? Dobra. W takim razie muszę się poruszać od osłony do osłony. Bo inaczej nie da rady. Okej. Do Paladyna, tak? I w tamtą stronę gdzieś. Jest i Sadik. Nie! A, było blisko. Dobra. Ciemność, proszę zgasić wszystkie światła. Pięknie. I dalej. Pięknie. Tutaj. Teraz mamy taką możliwość. I ostatnia szansa, którą musimy wykorzystać. Mam cię, ty gnoju. Jak to? Jak mogę celować? No, jak? Kurno, nie da się. Jest. Było ciężko. Bierz ten pistolet za nim. Ale co, że niby mnie tak obił, że muszę kuśtykać? Nie wierzę. Dajesz sam. Jesteś prawdziwym komandosem. To idź jak komandos.
ten głupi łeb! Aha, wiesz gdzie boli. It's over. You think this ends with me? There are 12 nations that stand behind the engineers. Behind me. Are you ready to fight 12 wars? Kill me. Kill me! Those nations will rise up. Put me on trial. And I will spill every secret I know. I've already won. There's always another option. Skorzystaj z piątej wolności. Nigdy nam nie... Albo ja przynajmniej... Albo może ja byłem jakiś taki niedorobiony, że nie usłyszałem do końca, czym jest piąta wolność. Mogłem go zabić, mogłem go pojmać, chociaż nie miałem w danym momencie żadnego przycisku, który mógłby za to odpowiadać. I mogłem skorzystać z piątej wolności, z której niby skorzystałem, naciskając E. Co mi to da? Zaraz może zobaczymy. So how many rounds does this thing hold? It's 20 rounds in your basic magazine. Get your finger out of the guard, you're gonna put a hole in the plane. Relax. Hey, Briggs! What's that? My gun? Yeah, what's he doing out of his cage? Hey, it's nice to see you too, Briggs. Just give me some weapons intel. It's like I'm part of the team now, huh? Yeah, you keep telling yourself that, Kobe. Welcome back, Briggs. Good to see you too, Grim. So what's up? They're making it official. We give thanks to the brave men and women who work tirelessly to bring these terrorists to justice. The world will never know their work. Their names will be lost to history. But their sacrifice will never be forgotten. Pięknie, 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 pięknie. O to właśnie chodziło. A, powiem wam szczerze, że jestem dość ciekawy tego, co się stało dalej, bo za dużo nie wiemy. Pojmaliśmy Sadika, jakiś gość z nim rozmawiał. Dziwne, powiem wam dziwne. Możemy być pewni, że będzie następna część, która pewnie by jakoś... Oho? Hey Sarah, pick up please, it's me. Dad, sorry, I'm kind of screening my calls right now. There was some shooting around here and it's just... I understand. I just wanted to let you know I'm gonna be home soon. It's over? It's really over. And you're okay. And Uncle Vic and Anna and... And we're gonna have some new scars, but we all made it. Oh God, it's so good to hear. I was scared, Dad. Everyone was scared. Don't tell anyone, but I was a little scared too. Wow, no, I'm really freaked out. But you mean it, Dad? It's over? No American dust? Not this time. I need to make sure not ever. Not ever? You're staying with them. It's a job. You know I have to. But I'll always come back when I can. I'll always come back for you, kiddo. Yeah. I know you will, Dad. I love you. No właśnie.
Nasza kochana córka. Dla niej też to pewnie robimy, czyli zostajemy na służbie, by nikt więcej nie zagroził Stanom albo nawet całemu światu. No to co? Czekamy na kolejną część. Ta była przednia. Ubawiłem się dobrze. Także koniec kampanii. Dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że podobało się. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. No i zapraszam na inne serie na kanale. Na razie. Cześć. Nice to be around. Another week in that hospital and I would have killed myself by eating the food. Did they treat you okay in there? Doctors were great. The nurses? Well, Sam, you remember that elephant you nearly bought in Thailand that time? How could I forget? You keep reminding me. Whoa, hold up a sec. You bought an elephant? It was a long time ago. Yeah, I swear that elephant must have gone to nursing school. Because a guy in a nurse's uniform who looked just like him showed up and shoved a needle in my ass 3 times a day. There's no way that elephant would have graduated by now. Okay, you got me there, but seriously, it's good to be out. You sure you're okay, Vic? Last time I felt this good was my second divorce. Look, after 2 months flat on my ass, I'm looking forward to getting back to work. You gotta...